Cześć, z tej strony Automarian, witam Cię na moim kanale. A ze mną dzisiaj znowuż auto amerykańskie na początek nowej serii na moim kanale, czyli 500+, gdzie będę testował minivany. I tutaj mamy jakby prekursora, pierwowzór, pradziadka wszystkich minivanów świata, czyli Chryslera Voyagera. Mam w ręku pilota i mogę zrobić na przykład tak. A to nie koniec. Możemy zrobić tak. I tak. Bajeranckie, co? No to co? Jedziemy z tematem. Auto powstało w 1983 roku i był to samochód, który zrewolucjonizował rynek samochodów przede wszystkim amerykański, a później także światowy. Dlaczego pradziadek minivanów? A ponieważ dlatego, że to był pierwszy samochód tego typu produkowany na świecie. Bo vany już wtedy istniały, był chociażby transporter van albo innego tego typu pojazdy, ale były to bardziej dostawczaki przearanżowane na vany niż minivany z urodzenia. To było auto, które wymiarami było zbliżone do dużych kombi i było w stanie pomieścić wygodnie 7 osób, a także trochę bagażu. Francuzi zarzekają się, że to oni wymyślili przecież minivana, bo myśleli o tym, żeby zbudować Espasa już w połowie lat 70. Natomiast myśleli o tym, a Amerykanie zrobili to jako pierwsi. I wprowadzili go na rynek właśnie w 83 roku jako Dodge'a Caravana i Plymouth'a Voyagera. Dopiero 5 lat później z myślą o rynku europejskim Amerykanie wprowadzili do produkcji Chryslera Voyagera, który był produkowany w austriackim Graz w zakładach Steyera. W 87 roku doszła tak zwana long wheelbase, czyli auto z podwoziem o poszerzonym rozstawie osi. Druga generacja od 1990 do 95 i był to właściwie taki trochę jakby lifting tej pierwszej generacji. Dostał inne światła z przodu oraz nieco zmienione wnętrzem. I uwaga, był to pierwszy minivan, który posiadał tak zwane fotele kapitańskie w drugim rzędzie. Trzecia generacja była już kompletną zmianą wizerunku tego modelu, ponieważ przestał on być kwadratowy, a stał się taki zaokrąglony. I jako pierwszy minivan na świecie właśnie od 1996 roku oferował przesuwne drzwi po stronie kierowcy, co później również inni producenci zaczęli stosować, a Chrysler z tym pozostał. Produkowany do 2000 roku, później zmienił się, również nieco odświeżono jego wygląd, natomiast pozostawał taki obły i krągły. Pozostawały też dwie wersje długości nadwozia. Był Chrysler po prostu Voyager i Grand Voyager, albo Dodge Caravan i Grand Caravan. Plymouth'a już w zasadzie wtedy nie było. Natomiast był to ostatni model Voyagera, w którym oferowano właśnie dwie długości nadwozia. Tu, w piątej generacji, produkowanej od roku 2008, już była tylko wersja przedłużana. I tylko taką wyłącznie można było kupić. Samochód sprzedawany pod marką Dodge'a, oczywiście jako Caravan, pod marką Chryslera w Stanach jako Town & Country, tak jak ten model, w Europie jako Voyager oraz jako Lancia Voyager, którą być może mieliście okazję już gdzieś widzieć. Samochód był już produkowany nie w Austrii, nie tak jak poprzednie generacje tego modelu, ale tylko i wyłącznie w Kanadzie. I jego wygląd był powrotem do tego, co jakby rozpoczęło historię minivana światową i amerykańską, czyli te takie nieco kwadratowe kształty. I moim zdaniem auto może nie wygląda jak milion dolarów, ale co najmniej jak pół miliona. Sami popatrzcie. We'll be right back.
Voyager od samego początku istnienia wyróżniał się spośród konkurencji przede wszystkim jedną rzeczą. Miał silnik umieszczony poprzecznie z przodu oraz napęd na przednie koła, co było chwalone w ówczesnym czasie, ponieważ jego konkurenci, a także inne minivany wówczas produkowane, miały silnik gdzieś, powiedzmy, pod deską rozdzielczą, a napęd przenoszony był na koła tylne, bądź to jak w przypadku Toyoty, silnik był gdzieś pod siedzeniem między siedzeniami kierowcy, a drugim rzędem foteli pasażerów. I też był utrudniony dosyć do niego dostęp, a także samo auto wyglądało dość idiotycznie. Od pierwszej generacji było dostępne aż 5 silników i były to głównie jednostki benzynowe, w tym dwa czterocylindrowce, jeden nawet turbo doładowany, drugi czterocylindrowiec produkcji Mitsubishi. Były też dwa silniki V6 od Mitsubishi, a także jeden silnik już pod koniec produkcji, jeden silnik amerykański. Mitsubishi miały 3 litry. A amerykańska jednostka była to 3,3 i to był silnik OHV, czyli z wałkiem rozrządu w bloku silnika. Później ilość tych silników sukcesywnie malała, w drugiej były to 4 jednostki, w trzeciej 4, w tym jeden diesel, w drugiej chyba też był diesel produkcji VM, potem tych jednostek ubywało. Wraz ze schyłkiem tego modelu koncern zdecydował się na zredukowanie ich do dwóch właściwie silników, była to 2,8 wysokoprężna jednostka czterocylindrowa oraz V6 i taką jednostkę właśnie mamy tutaj pod maską, możemy sobie tam właśnie w tej chwili zajrzeć. Jak przystało na nowoczesne jednostki napędowe, w zasadzie silnik jest zasłonięty i niewiele tutaj widać, ale jedno co mi się bardzo podoba, to że mogę sobie stać swobodnie przy tym aucie. Tak jak wspomniałem, V6 3,6 litra, moc, uwaga, 283 konie mechaniczne i jakieś 344 Nm momentu obrotowego. Robi to z tego auta bardzo żwawy pojazd. Uwaga, przyspieszenie od 0 do 100 zajmuje jakieś 8,5 sekundy, a prędkość maksymalna to ponad 200 km na godzinę. W minivanie, dwutonowym minivanie. Sprzężony z automatyczną sześciobiegową skrzynią biegów. Jednostka odporna na zużycie, toporna, pancerna. Pradziadek wskazał właściwy kierunek wszystkim producentom, jak należy budować minivany, również jeśli chodzi o napęd pojazdu. Zamykamy. Tradycyjnie zaproszę Was do wnętrza, jednak tym razem nie będziecie siedzieć tutaj na fotelu pasażera, tylko tutaj. Zapraszam w takim razie do środka. Powiem Wam, że bardzo przyjemnie pracuje się z takim pojazdem, gdzie mamy mnóstwo możliwości ustawienia kamery. Oczom Waszym ukazuje się piękna deska rozdzielcza poliftowa i myślę, że mieli jakiś czynny udział przy projektowaniu tego wnętrza Włosi, bo tak właśnie wyglądała między innymi deska też w Lancii Voyager. Przed zmianami tego modelu, oczywiście jak to Amerykaniec, to oczywiście nam ochoczo pipczy na jakiś temat, pewnie chodzi mu o otwarte drzwi. I po wszystkim. Przedliftowa była nieco brzydsza, nie z nieco tańszych materiałów. Tu jest całkiem nieźle, chociaż mamy trochę twardych plastików. Bardzo mi się podoba jakby rozmieszczenie wszystkich przycisków i tego, że one są takie duże, czytelne. Jest to bardzo intuicyjnie, nie trzeba niczego szukać. Wyposażenie jest kompletne. No, ciężko by wymieniać rzeczy, których to auto po prostu nie posiada, a o tym jeszcze będzie. Mamy możliwość sterowania drzwiami pojazdu z miejsca kierowcy. Możemy otwierać sobie również klapę bagażnika, drzwi boczne, lewe, prawe. Mamy komputer pokładowy, wspaniały system audio z dotykowym wyświetlaczem. Działa bardzo dobrze. Kierownica regulowana w wielu płaszczyznach, pełna elektryka, siedzeń z przodu, szyb, lusterek, wiadomo, nawet odtwarzacz Blu-ray, klimatyzacja. Obszerne, bardzo miękkie, wygodne fotele, podłokietnik dla każdego osobny i ilość schowków, która jest w tym pojeździe, to jest jakaś po prostu poezja. Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć je wszystkie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Tylko z przodu. Wygląd wskazujący
wskaźników zegarów bardzo przyjemny, typowo amerykański, trochę plastikowego chromu, duże i czytelne. Do tego są klasyczne, mamy po prostu klasyczny wskaźnik temperatury ciecze chłodzącej, klasyczny wskaźnik poziomu paliwa, prędkościomierz oczywiście główny, wyskalowany w milach, mniejszy w kilometrach. Na środku piękny, czytelny wyświetlacz od funkcji komputera pokładowego. Do tego regulację oświetlenia mamy osobno dla wskaźników i osobną dla podświetlenia wnętrza, które to jest umieszczone w różnych też cudownych miejscach. Efekt jest najfajniejszy wieczorem. Dość mówić, że wzdłuż tego tunelu tutaj środkowego nad tylnymi rzędami pasażerów idą LEDy, które na niebiesko rozświetlają nam dach. Tu też są jakieś LEDziki poukrywane i jasnością tego możemy też sterować z pozycji kierowcy. O Boże, o Boże, o Boże. Ile to rzeczy tu opowiadać. Fajny ten zegar. Też tylko taki niby elegancki, ale też widać, że plastikowy, nieco twardego, tandetnego plastiku, ale nieco też wygodnych, takich mięciutkich, bardzo fajnych materiałów na boczkach drzwi, czy wykończenie deski rozdzielczej w drewnie. Wygląda to super, nie bije jakoś po oczach i wcale nie wyróżnia jakoś Chryslera spośród innych produktów, nawet aut europejskich, które są dzisiaj oferowane na rynku. Nie wiem, czy wiecie, znaczy wiem, że na pewno nie wiecie, ale Chrysler Voyager to było jedno z pierwszych aut seryjnych, które miało montowane cup holdery i był także pierwszym minivanem, który te cup holdery posiadał. Tutaj z przodu są dwa, a potem będziemy liczyć resztę. Może zamienimy się miejscami, wy do przodu, ja do tyłu na drugi rząd. Lecimy. Tu se pootwieram i zajmuję miejsce z tyłu. I tutaj, moi drodzy, to jest już luksus, po prostu luksus. Podróżowanie w tym aucie to jest po prostu bajka. Nawet jeśli siedzi się właśnie tutaj, miejsca jest pod dostatkiem. Przestrzeń na nogi w tej chwili, kiedy miałem fotel ustawiony pod siebie, to jest mniej więcej 15 cm zapasu nad głowami. Też jest bardzo dużo przestrzeni. Tutaj mam osobno właśnie panel do sterowania klimatyzacją w tylnej części auta, a wywiewy są tutaj na górze, czyli dmucha ona bezpośrednio na mnie, a dmucha tak, że właściwie można by się przeziębić, więc lepiej jak ten wywiew jest skierowany nieco w stronę drzwi bocznych. Do tego tutaj też są schowki różnej maści, jest też cup holder w drzwiach, jest kieszeń taka tutaj w fotelu kierowcy na różne pierdółki, a także potężny schowek pod moją nogami w podłodze, w który to nie można również schować fotel, ale o tym jeszcze opowiem. Tutaj też mamy schowek na słuchawki, które służą do tego, że możemy oglądać sobie jakiś filmik na DVD, który to jest wyświetlany tutaj na ekranie, który rozkłada się przed naszymi oczami. Do tego jest również osobno pilot, którym możemy sterować to tym, co właśnie oglądamy w telewizji. Leci jakaś bajka, bo najczęściej tutaj w tym tylnym rzędzie podróżuje młody człowiek. Co ciekawe, Chrysler również był pierwszym minivanem na świecie, który oferował właśnie tego typu rozwiązanie, a także pierwszym autem, który oferował Blu-raya do odtwarzania tych filmów. No, w tym drugim rzędzie podoba mi się jeszcze jedna rzecz, oprócz tego, że mamy tutaj przycisk, którym możemy po prostu zamykać sobie drzwi. To jeszcze po ich zamknięciu, uwaga, możemy otwierać szybę bocznych drzwi. Jest to chyba największa opuszczana szyba, jaką widziałem na świecie. Ma chyba metr długości. Do zamykania drzwi służy nie tylko ten przycisk w słupku B, ale także tu jest klamka po prostu, którą pociągniemy i drzwi również nam się zamykają. Tak samo wygląda otwieranie. Też wystarczy pociągnąć tą klameczkę i drzwi się otwierają. Czyli możemy je otwierać ze środka przynajmniej na trzy sposoby. Tam, tu i tu.
Fotele kapitańskie są już w Voyagerze, Caravanie czy też Town Country już od roku 1990 i pozostały do dzisiaj. Jako pierwszy również oferował możliwość składania foteli w podłogę, czyli tak zwany system Stone and Go. Były też wersje Stone Swing, które, w których to można było fotele obracać sobie i zrobić sobie tutaj taką mini salkę konferencyjną. Dobra, no to chodźcie jeszcze na trzeci rząd siedzeń, jakby część pasażerską będziemy mieli z głowy, a ja sobie mogę do tej części po prostu przejść wygodnie tędy, bo nie ma tutaj żadnego tunelu środkowego, jest gigantyczna przestrzeń, dzięki której możemy się swobodnie przemieścić też do tylnego rzędu, a żeby się tam dostać, również możemy ten fotel po prostu łatwo złożyć, gdybyśmy nie chcieli tędy przechodzić, i odbywa się to bardzo łatwo jednym ruchem i on praktycznie sam nam się tutaj zwija. I nie, możemy iść teraz do tyłu, ale chciałbym, żebyście z tyłu zasiedli razem ze mną, ponieważ jest tu jeszcze parę rzeczy, które chciałbym wam pokazać. Siadajcie zatem razem ze mną. Pasażerowie trzeciego rzędu mają do dyspozycji również sporo przestrzeni, chociaż jak się usiądzie tutaj w trzy osoby, no to tego miejsca jest zdecydowanie mało. Chociaż auto jest siedmioosobowe, to najwygodniej podróżuje się tutaj w dwie osoby i wtedy każdy ma jakby swoją niezależną przestrzeń. Kierowca, pasażer, drugi, trzeci, czwarty, piąty, w sumie sześć osób. Wszyscy mają tutaj do dyspozycji mnóstwo przestrzeni. Tutaj również mamy ekranik, na którym możemy oglądać film, a także w schowku drugi zestaw, prawda, słuchawek, tak żeby pasażerowie drugiego rzędu, trzeciego, mogą oglądać dwa różne filmy. I jakby tam leciała bajka, tu możemy sobie włączyć na przykład jakiś film dla dorosłych i nikt nie będzie wiedział, że go tutaj oglądamy. Do tego oczywiście świetnie podświetlone wnętrze, tu mamy małe lampeczki, tak samo występują one w tej części, haczyki bardzo praktyczne, na których na przykład tutaj zawisła moja kurtka, również też nawiewy do klimatyzacji. Trzeci rząd nie ma osobnego sterowania, czyli musimy się dogadywać z pasażerami, którzy siedzą przed nami, jeśli chodzi o nastawy klimatyzacji. Na okienkach mamy roletki, bardzo fajna rzecz tutaj, są też roletki na drzwiach bocznych. Oczywiście też tutaj jest mnóstwo różnych praktycznych schowków, tu jakieś półeczki, a także aż trzy cup holdery, jakby dziedzictwo tego, że to auto było jako pierwsze wyposażonym minivanem w cup holdery, zobowiązuje ten model do tego, żeby każdy mógł swój kubek gdzieś postawić. Jeśli ten fotel tutaj postawimy, jest on umiejscowiony w ten sposób, że pasażer ma tam bardzo dużo miejsca na swoje nogi. Tutaj przestrzeń na nogi jest również identyczna. Ja też do siedziska, od kolana do siedziska mam jakieś 15 cm. No pokażcie mi drugi taki samochód, który potrafi w ten sposób zagospodarować przestrzeń na 5 metrach długości. Także każdemu tutaj jest wygodnie. A z tyłu jeszcze za moimi plecami jest przestrzeń bagażowa, która w tej konfiguracji jakby przy postawionych wszystkich fotelach ma aż 900 litrów. To jest kolejna rzecz, którą chcę wam pokazać. Sam bagażnik, a także co można z niego zrobić. Wysiadam i zapraszam was do tyłu. Żeby się dostać do bagażnika, Chrysler daje nam trzy możliwości. Pierwszą jest przycisk, o który widzieliście na suficie, który może sterować kierowca. Mamy też przycisk na pilocie, który już też widzieliście jak działa. Mamy również tutaj ukrytą klameczkę. Natomiast po pociągnięciu tej klamki klapa nie otwiera się samoczynnie. Po jakimś czasie się sama domyka. Musimy tutaj użyć trochę siły, żeby zadziałały amortyzatorki. I już mamy te nasze 900 litrów. A czekajcie, żeby to wszystko ładnie wam opowiedzieć, muszę się pozbyć moich torb, ponieważ inaczej nie uda mi się wszystkiego należycie pokazać, więc wystawię je sobie na zewnątrz, poza kadr. A teraz uwaga, jedziemy. Tutaj oczywiście kolejne schowki. Z prawej strony tego pojazdu mamy ukrytą latarkę, gdybyśmy chcieli czegoś poszukać w nocy. Do tego klapa zamyka się automatycznie. Tu jest też taki malutki przycisk, ale jeśli stoję pod nią, o, to delikatnie mnie uderzyła i cofa się od razu. Też dobre zabezpieczenie, żeby kogoś po prostu tą ciężką klapą nie przywalić.
system składania foteli jest po prostu fantastyczny. Co ciekawe, były również wersje, które miały sterowaną ten trzecią kanapę elektrycznie, w sensie można było to elektrycznie zburzyć. I ten panel do sterowania znajdował się mniej więcej tutaj. Natomiast to jest jeden z elementów, nielicznych elementów, które w tym samochodzie często ulegały awarii. Dlatego właściciel nie zdecydował się na to rozwiązanie. Zamówił sobie wersję właśnie z tymi oto sznurkami, bo mechanika, wiadomo, prostsza niż elektronika i jest mniej podatna na uszkodzenia. Mamy tutaj dźwigienki opisane po numerkach i dzięki temu nawet ktoś, kto nie czytał wielkiej instrukcji obsługi tego pojazdu, bez problemu poradzi sobie ze złożeniem tych foteli w kilku, a dosłownie czterech prostych ruchach. Pierwszym jest złożenie zagłówka, drugi jest poluzowanie jakiejś tam dźwigienki, fotel się nam składa, trzeci jest poluzowanie kolejnej dźwigienki, a czwarty ruch to jest po prostu pociągnięcie tej rączki. I proszę. Bajernie. I w tej konfiguracji, jeśli złożymy obydwa fotele, to mamy już do dyspozycji nie 900 litrów, ale 2400. I w ten sposób, no nawet jeśli mamy jedno dziecko, to wózek tutaj wkładamy bez składania, nawet jeśli jest to jakaś wielka gondola. No, po prostu Ameryka. Ale to nie koniec możliwości powiększenia przestrzeni bagażowej. Chodźcie jeszcze z tej strony, zobaczycie, co dalej można zrobić z tym pojazdem. Żeby pozbyć się środkowego rzędu foteli, należy wykonać kilka prostych operacji. Natomiast w porównaniu do tego, co kiedyś oferowały minivany, żeby wymontować na przykład tylne fotele czy kanapę, trzeba było przynajmniej dwóch osób. Tutaj te kilka operacji to jest po prostu podniesienie podłokietników. Należy przesunąć fotel pasażera maksymalnie do przodu. Jest on sterowany elektrycznie we wszystkich płaszczyznach, więc nie jest to również coś, co wymaga wysiłku. I pod podłogą mamy schowek, który niektórzy wykorzystują do tego, żeby zamontować to butle od instalacji gazowej. Tutaj instalacji gazowej nie ma, a pociągnięcie tej rączki tutaj czarnej powoduje, że fotel znika praktycznie samoczynnie pod podłogą. I kiedy taką operację wykonamy również z drugim fotelem, czyli podłokietniczek out, fotel kierowcy do przodu maksymalnie, żeby ten mógł swobodnie zjechać, ciach, ukryty schowek dla przemytników, rączka, ciach, trochę mu pomogę, ciach, a tu jeszcze możemy zrobić tak, tu też, ciach, tadam! No i teraz, moi drodzy, sami zobaczcie, jak potężna robi nam się tutaj przestrzeń. Producent podaje, że to jest w tej konfiguracji aż 4000 litrów. No sama ma ochotę zamieszkać w nim, albo przynajmniej kupić jakiś materac, żeby można sobie było w nim spać. Myślę, że nie byłoby problemu, żeby również zamontować tu jakąś kuchenkę, stolik czy inne tego typu tematy. I mamy samochód, którego możemy przerobić na modnego w ostatnich latach campervana. I do tego campervana, który seryjnie ma DVD, klimatyzację i wydajne ogrzewanie. No jest bajer czy nie? Żeby nasz campervan był w miarę praktyczny, mamy tutaj jeszcze gniazdka do ładowania przez USB, gniazdo zapalniczki, jakby trzeba było podłączyć lodówkę, wyjście AUX i to jest wyjście HDMI, gdzie możemy sobie podłączyć na przykład konsolę PlayStation, wyjście na cinchy, a także gniazdko, gdzie mamy napięcie tutaj 115 V i 150 W mocy, z tym, że wtyczka jest amerykańska, ale to nic, w razie czego jakieś urządzenie też będzie można tutaj podłączyć, nie? Także, no trochę o tym wnętrzu było. To chyba jest pojazd, o którego wnętrzu miałem do powiedzenia najwięcej. A z reguły dużo mówię o wnętrzach, nawet zwykłych osobówek. A tutaj mam wrażenie, że jeszcze nie wszystko pokazałem. Zresztą właściciel tego auta powiedział mi, że on po półtorej roku posiadania tego samochodu znalazł jeszcze różne ciekawe funkcje, o których nie wiedział od samego początku. We'll be right back.
siedzicie w bagażniku tylko po to, żebym wam pokazał, jak prosto z użyciem jednej ręki, właściwie no dobra, dwóch, bo droga musi trzymać, można te fotele z powrotem rozłożyć. Nie trzeba do tego używać specjalnie wcale dużo siły. Wszystko odbywa się po prostu bez jakichkolwiek problemów. Myślę, że nawet osoba, która nie ma za dużo siły, poradziłaby sobie z tym bez najmniejszego problemu. Bang, bang, bangs, bang, bangs. Poukładane. Teraz tył. Tył nieco bardziej teraz zobaczycie w szczegółach. Tutaj mamy taką dźwigienkę. Po prostu przy składaniu fotelu należy pominąć trzeci krok bodajże, bo tu mamy to opisane cyferkami. Robimy tylko krok numer 2 i krok numer 4. Podobnie w przypadku tego oto fotela. Krok numer 2 z pominięciem trójki, krok numer 4, bangs, rozkładamy. No, no i z powrotem przestrzeń bagażowa jest gigantyczna. O, zobaczcie, jak w największej osobówie. Nawet można by się pokusić, że to tutaj mógłby jeździć właśnie ósmy pasażer Chryslera, ale słońce daje. Jakby ktoś, komuś było mało, że tak powiem, tych wspaniałych różnych rozwiązań w tym aucie, bo może powiedzieć, że przecież mój S-Max ma to samo, też się fotele składają w podłogę, coś tam się dzieje, okej, ale jest jeszcze jedna rzecz i tu musimy wejść na dach, żebym wam pokazał, co to auto jeszcze ma seryjnie. To są ukryte w tych listwach tutaj belki do bagażnika dachowego, które w łatwy sposób możemy sobie zamontować. Odkręcamy taką beleczkę, tu mamy śrubunek przygotowany do tego, belka wychodzi, składamy jej narożniczki i w zależności od tego, gdzie ona się powinna znajdować, czy w przedniej, czy tylnej części, ustawiamy ją sobie tam, gdzie ma być, bangs, bangs, i w ten sposób mamy relingi bagażnika dachowego, na którym możemy jeszcze do tego wwozić trumnę. I wiem, że te właśnie beleczki były wykorzystywane wielokrotnie do powiększenia przestrzeni bagażowej tego pojazdu. Gdyby te 900 litrów na wyjazd 6 osób było mało, to zawsze możemy tutaj dołożyć bagażnik zewnętrzny i swobodnie przemieścić się w 6 osób, na przykład na dalekie wojaże na południe Europy. No, okej, dobra Mariano, wszystko w porządku, tylko że tyle przestrzeni, mnóstwo schowków, a gdzie jest koło zapasowe? I tutaj jest kolejna ciekawa zagadka. Koło zapasowe jest pod spodem, ale nie w tylnej części, ponieważ tam by się nie zmieściło ze względu na pojemność bagażnika, tylko jest gdzieś właśnie pode mną. Chodźcie. I tu pierwsza jakby wtopa, ponieważ miejsce na koło zapasowe jest, ale nie ma go tutaj, to nic. W każdym razie normalnie powinno być tutaj właśnie zamontowane w tym miejscu. Ciekawe, nie? Nagadałem się o nim dosyć dużo, nie pozostaje nic innego jak kolejna, nie mniej przyjemna część tego testu, czyli po prostu jazda Chryslerem i sprawdzenie, jak ten silnik radzi sobie z tą masą, a zapewniam was, że radzi sobie należycie i właściwie dla swojej pojemności i mocy. Sprawdzimy, czy no i tyle, no co ja tu będę gadał, jak pogadamy już za kółkiem. Jedziemy. Jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć, jest to mianowicie hamulec pomocniczy, tak zwany ręczny. W tym przypadku to jest hamulec nożny, jak w starych Mercedesach. Jest po prostu taki pedał, który naciskamy, żeby go zaciągnąć, oraz delikatnie zwalniamy go również stopą, żeby ręczny spuścić. Nie jest to takie rozwiązanie jak w wielu dzisiejszych nowoczesnych samochodach, czyli po prostu elektroniczny hamulec ręczny. Nie wiem, ja jednak jestem zwolennikiem tych klasycznych hamulców zaciąganych po prostu siłą ludzkich mięśni. Wiadomo, że wtedy mamy kolejne rzeczy, które jakby wykluczamy, jeśli chodzi o jakieś awarie czy problemy w przyszłości. Oczywiście, jak to Amerykaniec, jak już mówiłem, pipczy o różnych rzeczach, ale jak go odpalimy, pipczenie ustaje, a spod maski dobywa się wspaniały dźwięk V6. Przygazowa będzie taka se, ponieważ auto na biegu jałowym, na postoju ma ogranicznik jakby prędkości obrotowej i możemy go rozkręcić tylko do 4000 obrotów.